Wielkiej Brytanii i w wielu krajach teraz widzę, kiedy otwieram wiadomości co rano, wspomina się o nadchodzącym nowym wariancie słynnego wirusa. No, z pani formacji pan Trela mówi, że ludzie, którzy tacy jak ja, tutaj przed panią siedzi przed ekranie, to jest bestia w ludzkim ciele i takich jak ja trzeba wyłapywać, na siłę do lekarza zaprowadzać, a jeżeli będzie się stawiał, to nawet zamykać w więzieniach. Czy jeżeli następny wirus będzie zarażał coraz więcej ludzi, czy zgadza się pani z tym, czy będzie pani, nie wiem, z siatką jakąś na bestię biegać po mieście i wyłapywać bestie antyszczepionkowe? Mamy odpowiedź. Minutka, uwaga. Zaczynamy. Odmawianie szczepień w wypadku pandemii, która zabija ludzi, jest oczywiście osobistą nieodpowiedzialnością, ale jest też narażaniem na śmierć innych osób, szczególnie tych o obniżonej odporności, osób starszych, dzieci i tak dalej. Więc to jest nie tylko nieodpowiedzialność, ale to jest skrajnie nieetyczne zachowanie wobec innych osób. Każdy z nas żyje w jakiejś społeczności, nie jesteśmy sami. Więc tak, my jako Lewica nie mamy wątpliwości. Szczepienia muszą być obowiązkowe i muszą być zastosowane jakiegoś rodzaju formalne sankcje wobec osób, które odmawiają szczepień, dlatego żeby rzeczywiście ludzi skłonić do tego, zwłaszcza w tak drastycznych sytuacjach jak pandemia, a niestety w związku ze zmianami klimatycznymi i nieodpowiedzialną polityką wykorzystywania zasobów ziemi, niestety tych sytuacji będzie coraz więcej, więc szczepienia tak, obowiązkowe. Pan Sebastian, 30 sekund. No to tak jak spodziewałem się, pani zaprzeczyła, jestem ja i moja rodzina, jesteśmy bestiami w ludzkim ciele. To jest taka mowa nienawiści, którą Lewica zawsze lubi stosować. Ja zawsze powtarzałem, niestety, ale powtórzę to po raz kolejny, Lewica to faszyzm. Od małego ustalają, kiedy masz iść do szkoły, jakie leki masz przyjąć, potem naganiacze Big Farmy, ile godzin ja mam pracować, kiedy mogę przejść na emeryturę, ile tej emerytury mi się należy i zasiłek pogrzebowy, jaki mi się należy. Także powtarzam, niestety Lewica to faszyzm. Nazywam się Agata Diduszko-Zyglewska i kandyduję do Sejmu z trzeciego miejsca na warszawskiej liście Lewicy. W tych wyborach stawiam na świecką trójcę. Świeckie państwo, świecki szpital, świecka szkoła. W świeckim państwie w szpitalu pracuje lekarz, a nie kapelan. W szkole nauczycielka, a nie katechetka, a kobiety w ciąży nie płacą własnym życiem za wierzenia religijne polityków. Jeżeli chcecie świeckiego, bezpiecznego państwa, zagłosujcie na mnie 15 października. Agata Diduszko-Zyglewska, trzecie miejsce, lista warszawskiej Lewicy. Jesteśmy za obowiązkowymi szczepieniami. Szczepienia to jest błogosławieństwo dla ludzkości. Kiedy ich nie było, umierały miliony ludzi z powodu chorób, które już w tej chwili są zwyczajnie niegroźne. Więc mówienie o tym, że szczepienia mają być nieobowiązkowe, to jest działanie wbrew bezpieczeństwu i zdrowiu publicznemu. Widzisz, jakiego klapsa zrobiłam. Jak bardzo się cieszę, że Agata kandyduje do polskiego parlamentu.